Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku serii Status Report. Jest to już 18 odcinek. Kolejne cotygodniowe podsumowanie tego, co dzieje się na kanale, co się udało zrobić, czego nie udało się zrobić, paru jakichś najbliższych planów. Także zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Na początku zaczniemy od postępów, jeśli chodzi o rozwój kryptorodorodu społeczności kanału Mike Satoshi. Jak widzicie, YouTube 9817 subskrybentów, to znaczy, że jeszcze 183 brakuje do Brakuje do 10 tysięcy, to taki krok milowy, jeśli chodzi o, o, można powiedzieć, rozwój społeczności kanału. 49 osób przybyło do od ostatniego odcinka serii Status Report. Na Twitterze przybyło 47 osób, zbliżamy się do półtorej tysiąca. Na Facebooku w grypie Kryptonaród 8 osób przybyło, mamy 958 osób. Na D-Live bez zmian, być może związane jest to z tym, że na D-Live to tylko właściwie niedzielne streamy, nie bardzo za bardzo. Popularności, ale być może z czasem, jeżeli wrócę do jakiegoś tanku z Majkiem albo retrogrania, to to powróci. No i oczywiście na Discordzie 1436 osób, jest to 31 osób więcej niż w poprzednim, niż poprzednim tygodniu. Przejdźmy teraz do, zmieniłem tutaj nie wyniki, bo to trochę jest mylące, tylko postępy realizacji pewnych planów i tak dalej, i tak dalej. Na początku, oczywiście chaining tutaj się nic nie zmieniło, 80% zostało mi nagrać odcinek, jakoś się nie zabrałem do tego, aż mi wstyd. No, ale udało się zrestartować sklep Kryptonarodu. To się udało zrobić, to jest zakończone. Sklep działa. Gadżety są trzy jak na razie dostępne, więc, więc można już nabywać Kryptonarod yy, Store. Tak, oczywiście, tak jak mówiłem na początku, kryptonarod.store. Jeśli, jeśli chodzi o produkty, no, to mamy to co do wyboru: dwie koszulki, jedna hasisow, Bitcoin, druga wolność finansową. No i oczywiście jeszcze jeden kubek. Kubek Mike Satoshi. Kolejne gadżety będą w niedługim czasie. Oto o tym, o czym już wcześniej mówiłem, czyli tutaj te, e, jeśli chodzi o te nieśmiertelniki, nie tylko ze świniolisem, a teraz wyjście, że Wam pokażę, e, pokażę Wam teraz e, te pozostałe rzeczy, niech ja tylko to, niech ja tylko to znajdę, to Wam to postaram się zaprezentować, żeby było, żeby to było i żeby było widać, co to, jest. o tutaj nieśmiertelniki, już prezentuję Wam, jak to wygląda. Także jak widzicie, tak paczka najróżniejszych nieśmiertelników z Bitcoinem, Ethereum, Litecoinem, Liskiem, jest też Dash, jest też Nano i jest też Basic Attention Token. No, oczywiście kolejne, jeżeli będzie zainteresowanie dowolnej kryptowaluty, możemy wyprodukować poza jakimiś totalnymi shitcoinami. Myślę, że koszt takiego jednego nieśmiertelnika w sklepie będzie 5 złotych. No i tu jest problem następujący, ponieważ wysyłka będzie kosztować więcej niż nieśmiertelnik, więc yy, no nie wiem, wymyślę, że może jakiś taki pakiet, nie wiem, trzy wybrane waluty plus na przykład otwieracz. Otwieracz, o, też właśnie muszę dodać do sklepu, gdzieś go tu miałem, tak. Jest taki otwieracz przetestowany. Store. Nie ukrywam, że głównym celem stworzenia tych gadżetów jest to, żebym miał rozdawać w różnych konkursach. Jak wiecie, dużo różnych konkursów organizuję. Także staram się ten, dobra. Przejdźmy może sobie, e, przejdźmy może spo, sobie spokojnie do kolejnej sekcji. Nie to włączyłem. Tutaj, e, dobra, kolejną rzeczą jest i kolejną informacją, którą udało się zrobić, albo się nie udało, z kryptowoltami w plenerze i zastanawiam się, czy na zimę nie zawieszę serii, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli staram się teraz, nie ukrywam, że ten tydzień nie bardzo było gdzie pojechać. Parę tematów jest do poruszenia, więc chcę to zrobić. Patronite to jest pro, temat, który prawie już ogarnąłem. E, dopracowuję to. Chcę, żeby. Chcę, żeby to było fajnie ogarnięte, żeby nie było to takie chałupnicza robota. I co ciekawe, wymyśliłem, że w tej formie, czy to w formie takiej wyokrąglonej, czy to w formie, e, formie tego, żeby każdy, kto będzie patronem, powiedzmy pół, rocz, pół roku patronem, będzie otrzymywał ode mnie taki gadżet. Dodatkowo, poza innymi korzyściami, oczywiście e, patron kanału Mike Satoshi nie? E, z logiem Mike'a Satoshiego. Taka fajna, mała niespodzianka, którą będę Wam przesyłał. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, bo tu nie ma przymusu. Więc, więc tyle w tym temacie. Kolejna rzecz to nowe koszulki, tego jeszcze nie ma. A jeśli chodzi o nowe gadżety, to tak w 90% jeszcze nie są dodane do sklepu, ale są już gotowe, wyprodukowane, więc w najbliższym czasie się pojawią. Na no teraz, jeśli chodzi o najbliższe plany, to oczywiście tutaj pewne rzeczy powielamy. No Opcjonalnie i idealnie by było tak, żeby wszystkie plany były realizowane w trakcie tygodnia, no ale niestety, czasami już są rzeczy są rzeczy, które trzeba robić. Mike stabczynik, tak jak mówiłem, w 80% wykonany. Z kryptowalutami w plenerze nieruszony temat, właściwie tutaj nie ma co ruszać, jedzie, pojechać, nagrywać i tyle. Patronite oczywiście jest w trakcie realizacji, tak samo jak nowe koszulki i nowe gadżety. To jest wszystko w trakcie, w trakcie realizacji. Teraz może przejdźmy do jakiegoś kawałka małego podsumowania. Powiem w ten sposób, oczywiście dzisiaj kryptowalutowa niedziela z Majkiem, kolejny live stream, kolejny raz spotykamy się. Zobaczymy, czy dzisiaj dopiszą Panie. Stała ekipa, też mam nadzieję. Feniks, z tego co wiem, wyjechał gdzieś tam na, 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 na jakiś urlop czy coś takiego, więc, więc Feniksa dzisiaj pewnie nie będzie, ale myślę że, myślę, że pozostałe osoby powinny dopisać swoją obecnością. Coś tu włączyłem niepotrzebnie. Czekajcie, zabiorę to. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, cały czas mam w głowie pewne rzeczy. Tak jak mówię, pracuję nad tym patronite. Chcę, żeby było perfekcyjnie dopasowane. Oczywiście, od razu uprzedzam nie będzie filmów premium. Nie będzie, jeśli chodzi o oglądających, nie będzie podziału na osoby lepsze i gorsze: te, które mają więcej filmów, te, które nie mają więcej filmów. Tego nie będzie, to od razu zapowiadam i, i na chwilę obecną taki, takie jest moje stanowisko. Oczywiście, jak to mówię, tylko krowanie zmienia poglądów, ale. Jedyną opcję, którą widziałbym, gdyby w ogóle taka możliwość była wymagana, no bo wiadomo, te zasady się zmieniają. No nie wiem, otwiera się patronite, czy coś i nagle oni zmieniają zasady, że jednak trzeba dawać youtuberzy, dają content premium. No to wtedy trzeba by było pomyśleć, ale wtedy po prostu więcej, każdy musiałby dostać więcej filmów. No i właściwie to chyba z mojej strony tyle. Zapraszam oczywiście na Twittera, zapraszam na Discord, zapraszam na na wszelkie jakieś tam media, kanał Narod na Facebooku, w międzyczasie też pragnę powiedzieć, że poszukuję moderatora kanału, kanału Kryptonaród na Facebooku. Osoba, którą chciałbym, żeby po pierwsze moderowała kanał, chociaż nic tam się takiego nie dzieje, a po drugie fajnie by gdyby wrzucała, bo ja naprawdę nie mam aż tyle tego czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Więc jeżeli mam tworzyć Wam content, to potrzebuję trochę pomocy ze strony społeczności. Dodajecie, nie wiem, jak nowy film się ukazuje i tak dalej, moglibyście to, moglibyście to wrzucać, to by była fajna sprawa. No i właściwie tyle, nie będę zawracał więcej głowy. Przy okazji też powiem, o, że 13 grudnia jest Spotkanie społeczności podlaskich, sympatyków i nie tylko, oczywiście, bo mamy także gości z Warszawy. Więc spotkanie, spotkanie kolejne w Białymstoku, Software Hat Licza Sienkiewicza. Dowiedziałem się, że 112, nie 110. Wejście od ulicy Ryskiej, także na pewno będzie o tym dedykowany film. Zapraszam wszystkich. No i tyle. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że taka fajna społeczność się tu zbudowała. Kryptonaród rośnie w siłę i nic już tego nie zatrzyma. A przy okazji, ten screen, który za chwilę wleci, tutaj pokażę wam. Jakie różne fajne kanały na YouTube i nie tylko strony powinniście mieć w swoim, kto się mówi, krypto portfolio, bo naprawdę warto każdy, każdy przynosi jakiś content, każdy przynosi jakąś, jakąś wiedzę, zaczynając po kolei od może CryptoDeva, który który daje researchę kryptowalut od strony programistycznej, tą fundamentalną analizę programistyczną, pokazuje, Gina na GitHubie, co się dzieje i tak dalej, ale nie tylko. Rozwija też kanał. Do tego mamy pierwszego górnika, czyli Foxa Baksika. Aż mi się drumowało, chociaż mi się nie chciało. No, także, także Fox Baksik świetnie działa, jeśli chodzi o kopanie kryptowalut, o różnego rodzaju jakieś tam ASIC-i, nie asic i tak dalej, karty, nie karty. Pokazuje Wam, oczywiście opiera się o hiveos os a Eee, nie wszyscy używają, ja na przykład używam simple Miningu, używałem, eee, powiem tak, super kanał, jeśli chodzi o kopalnie kryptowalut. Mamy grosza który oczywiście poza XRP robi różne takie kryptokazania, różne ruskminy, eee, zabawy, zabawy umysłowe i tak dalej, polecam kanał też oglądania. Oczywiście mamy także Bitcoin Phoenixa, który robi newsy, no teraz troszeczkę można powiedzieć e, przeszedł na drugą stronę barykady, chociaż też mówi, że jest, że jest bardzo obiektywny, ja tego nie podważam, no ale przejął, podszedł, poszedł na stronę Bitcoina SV, no nie mnie to oceniać, dla mnie Bitcoin SV i, i tak jak mówię, wiecie jak ja do tego podchodzę, nie jest to jakiś żaden rewolucyjny projekt, nie, nie przekonuje mnie, chociaż może przyznać, że to względu, nie posiadam, od razu uprzedzam, oficjalnie nie posiadam, e, nie posiadam ani jednego Bitcoina SV i nawet nie powiecie mi, że mi wysłaliście dotację i posiadam, bo nawet nigdzie nie podawałem takiego adresu, <laughs> więc nie posiadam ani jednego Bitcoina SV, to od razu uprzedzam. A Fenix, jak chcesz szukaj, to szukaj. Być może zakupię kiedyś w celach spekulacyjnych tylko i wyłącznie. W projekt absolutnie nie wierzę. Także Bitcoin Phoenix newsy, newsy i, newsy i można powiedzieć różnego rodzaju analiza techniczna, tak też tłumaczenia. Tłumacz przysięgu YouTube'a dla osób, które nie znają języka nie angielskiego, lub też znają go w sposób niedostateczny, żeby oglądały różnego rodzaju analizy. Chociaż ja ze swojej strony zachęcam, żebyście jednak tego języka się uczyli. Naprawdę, najlepszą, najlepszym sposobem jest właśnie słuchanie. Powiem Wam w ten sposób. Dobrze jest nawet czasami, jeśli chodzi, bo parę osób mnie o to pytało, dobrze jest wziąć film, który doskonale znacie, a lubicie oglądać i obejrzeć go w oryginale. Będziecie wiedzieli o co chodzi, osłuchując się z językiem, to jest bardzo dobra, bardzo dobra droga. Później, oczywiście, czytanie. czytanie książek nawet jak wam słowa yy, nawet jak wam słów brakuje ja też nie znam wszystkich słów nikt nie zna w polskim języku w polskim języku usłyszycie czasami słowo i się zastanawiacie co to, co to znaczy tak? to nie jest tak że każdy człowiek zna wszystkie słowa danego języka każdy jak to mówią native speaker także polecam oczywiście mamy portfel Kowalskiego który teraz trochę robi kryterczyk kryptowalut zwolennik nano i banano także, także różne fajne ciekawe filmy technologiczne rozpiny i tak dalej. Pamiętajcie także o kanale Encyklopedia Kryptowalut, nie można go oczywiście pominąć, też researche kryptowalut, różne ciekawe rzeczy. Kamil naprawdę jest autorem książki, tak? jedną osobą z kryptonarodu, która napisała książkę, jestem w trakcie czytania, ocenię Wam w niedługim czasie. No i oczywiście mamy, mamy bitcoin.pl.org, stronę, która, która jest portalem z newsami, mamy stronę CryptoScam, która jest, która jest jak to się mówi, też kolejną też kolejną stroną, na której można ostrzeżenia różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej, stronę, bardzo dobra robota. No i właściwie to tyle, no i teraz żegnam się z Wami i wlatuję ten ekran.